Cześć, Wykleci, jesteśmy na miejscu i dzisiaj kolejny materiał sesji na kanale wkdzik.pl. Instalujemy się na miejscu i dzisiaj ma być sesja, która jest troszeczkę bardziej wyjątkowa niż na przykład poprzednia na żwirowni, także kilka razy do roku, chyba max 2-3 planujemy taką, no i zobaczymy, co się urodzi dzisiaj. Czekaj. Robur ma kasetę, za którą dostałby, obstawiam, parę tysięcy złotych, nie? TDK, czaisz? Najsik. Nagrywana, wiesz jak? Red's play. Twoje buty, pokażę, jaki masz model butów? No wiesz, z 72 roku chyba, jeśli dobrze pamiętam. Air Force One, nie? Szukam, czy mają rocznik. No to wiadomo, że z tego roku, ale... To ja się przyznam, zaspałem i dzisiaj dopiero buty kupowałem i zastanawiałem się. Wziąłem, ale ja mam takie inne, swoje to są czarne. Dodatkowe. Wziąłem takie po swojem czarne, po swojemu, bo miały być czarne, ale mierzyłem te Jordany oryginalne. To są jedynki, a Jordan One. Te retro czerwono-białe, nie? Ale jednak władze zdecydowały, że bez kolorów na tej sesji ma być. Może kiedyś. No, co to za cudo motoryzacji niemieckiej techniki. Jest taki kwadrat, panowie montują. I czekam aż się ściemni, zaczynamy zdjęcia. Może jeszcze nie będziemy zdradzać motywu przewodniego tego kwadrata, ale damy szansę, żeby widzowie się domyślili, co może oznaczać ten kwadrat i boken robura. W tym momencie? Na wejściu. Mają na razie te dwie podpowiedzi. Dobra. Mają kwadrat i mają boken robura. A wszystko się okaże później, oglądajcie do końca. A dzisiaj ja nie będę za dużo w materiale, bo mam kary za złe zachowanie. Ja będę bardiej nagrywał. Myślę, że... Dlaczego? Kto tą karę ci dał? Widziałem... Wy powiedzieliście, że mnie ma nie być tak poza kamerą. To znaczy, miałem tego nie mówić w materiale, ale no już poszło, tak? Kurczę, szkoda, że prowokujesz. Pamiętam, że ja nic takiego nie mówię. Dobra. Dwie, maksymalnie trzy osoby pod ostatnim materiałem napisały, że jestem wkurzający. No więc dlatego dzisiaj po prostu będzie mnie mniej, nie? No ale spoko. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Póki co jest go najwięcej. A dobra, to ja przejmuję kamerę i będę teraz nagrywał wszystko. Teraz ludzie ci uwierzą. Aha, dobra. To jest 1-0 dla ciebie, teraz ludzie pomyślą, że my cię blokujemy z występem, tak? No. Czyli teraz my będziemy nielubiani w tym odcinku, tak? Myślę, że jest na to szansa. I też po cichu liczę na to, że ja wrócę jako ten dobry, no, że przejdę transformację, ale zobaczymy. Czyli teraz myśli, a potem na kolejnym jakaś transformacja, nie? Że coś się musi dziać z postacią tak barwną jak moja. Myślę, że jeszcze nie raz zaskoczę, mam nadzieję, że pozytywnie. Ale no nie dzisiaj, tak? Dzisiaj mnie będzie najmniej. Dla niektórych stety, dla niektórych niestety. Czekaj, patrz, pokażę ci coś. Dzik? Mamy takie kostki, na których będziemy siadać. A to byś się, to jest do siedzenia. O, pokaż minę, jak zareagowałeś na to. Zszokowałem się. Patrz, trochę, bo nie ma nigdzie kabla. No, wiesz, bo nigdzie jest bezprzewodowy. To jest dla... jeszcze nie mówimy, czy już mówimy? Nie, no mów, ja zaprezentowałem, na czym będziemy siedzieć. To jest kolejna część scenografii, żeby ludzie strzelali, co dzisiaj robimy. No, to nie mogę powiedzieć tego, co chciałem. Ale to tak... Czy to ich tak naprowadzi, tak naprawdę? Myślę, że to ich może bardziej zwieść, te kostki i ramka. Raczej myślcie o klatce, tylko nie o kmenie. No to tyle chciałem pokazać. O klatce? 142,5x5 dzisiaj. Bez nóg? Bez nóg. Może dwójka odpoczywać sakrowi. Tak. A to leci? Nie, to po sprincie. To nie muszę tu martwić. Saker ma bluzę, owca ma tank top i koszulę. Czyli by się przebierać z koszulek? A owca ty z tanka w koszulce. No, wszystko jest jasne. No, wszystko git. Dobrze. Mamy jeszcze czapkę. I czapkę. Czapka będzie tak... epizodycznie. Epizodycznie, dokładnie. Git. A mam jeszcze krótkie spodenki. Znaczy, ja bym ci dała na stałe krótkie spodenki. Na stałe? No, bo to będzie... Dobra. Troszkę minut później nagrywam kolejne akcesoria do zdjęć.
telewizory z lat 90. Pamiętasz, grałeś w Pegasusa? To jeszcze byłem trochę za mały, wiesz? Jeszcze byłem za mały. Dużo grałeś w Pegasusa w latach 90. Wtedy. 3 tygodnie temu, jak to grałeś, nie pamiętam, jeszcze byłem za mały miesiąc temu. Nie brał, wiesz, 165 na 2. Na ekipie jest. A ty przeszedłeś ze mną kontrę, nie? Chyba tak. Ale to chyba jakaś nie była trudna. Kurde, pamiętam rok 2000, u kuzyna na wsi byłem i się kaliśmy. Wspomnienia piękne. Ty nie masz tych wspomnień, byłeś za mały. Zazdrościsz teraz, jak my wracamy do tej nie kontry. Pamiętam, że miał mój kolega, rocznik 91, Piotrek, pozdrawiam, i u niego w to grałem, ale nieregularnie, więc nie byłem w to dobry. A jakie znasz gry na Pegasusie? No właśnie kontrę głównie i tak naprawdę to tyle. No Mario, nie pamiętam kontra Mario. Ja no, pamiętam jeszcze czołgi. Miałem, z konsolą miałem dopiero PS2, to była moja pierwsza konsola. Kurde, to PS2 Slim bogactwo. Jeszcze, czyli nie to pierwsze, grube. A ja pamiętam, że właśnie jak były z PlayStation, to ja grałem na Pegasusie. A Robur chyba dużo grałeś na konsoli, bo kompa poznałeś. A tutaj przysiadują dziewczyny, które organizują temat, a my jesteśmy tylko głupkami, co mają wszystko na kartce, tak? Napisane, o której mają przyjechać. Nawet macie pięknie przygotowane buty tutaj, no razem właśnie. Z skarpetkami. Właśnie, Korynka nawet skarpetki przygotowała. No, także widzicie, to wszystko, my jesteśmy tylko aktorami. Co, Bączek? Aj, kurczę, już był taki fajny materiał. Klasyczek. Lubię tą, tak samo lubię tą, ale no dziewczyny dały mi tą, ale też ją lubię. Tank top. I spodnie czarne. Dresy tutaj są zaznaczone, lampas, bardzo je lubię, dresowe. Szczerze wam powiem, że w joggerach tak chodzić nie lubię, ale tutaj jest jeszcze jeden zwrot akcji i okazało się, że będę jednak w spodenkach, których trenuję na co dzień. Czyli w naszych krótkich lampasach. Mogę jeszcze pokazać buty, jakie kupiłem dzisiaj, bo o, dowiedziałem się wczoraj, jest. Że nie mam butów na sesję. A często ludzie pytają, w czym chodzisz. Dawaj. Ale udało mi się, po prostu wszedłem, znalazłem buty, które mi się w miarę podobają i był rozmiar, bo zazwyczaj nie ma. Robór, mięśniaku. Nie mogę przejść. Takie, jak one się nazywają? Takie pepegi zwykłe, to jest, w ogóle to są moje pierwsze buty Adidasa od dawna. Nie pamiętam, kiedy miałem ostatnie Adidasy. A no tak, ale miałem te jeszcze, Adipowery do ćwiczeń. No, nie licząc tych trójbojowych Adipowerów do trójboju. Model tu gdzieś jest. Ale widzisz, to nie są tak na pierwszy rzut oka Adidasy. Ale no jest logo, ale nie wyglądają jak Adidasy. Także takie jakieś farelki, ja je nazywam pepegi. Czarne, nie rzucają się w oczy. A mnie ostatnio, bo ja ostatnio, teraz mam inne, ostatnio na sesji byłem w tych, też trochę osób pytało, jakie to buty. To Nike, to jest napisane 270. I bardzo fajnie się w nich chodzi. A teraz na sesję mam, to później pokażę, bo nie przejdę teraz. O, Robur w białej będzie. Pokaż z tyłu, ona niedługo wchodzi, nie? Połamał wtedy, żeby mi pokazał buta i pierdnąłem chwilę przed, tu, no nie? I słuchaj, on idzie i idzie mi z tymi butami i zrzuca mi na jajca buta i schyla się po niego i kurwa głową w moją chmurę wleciał. Słowo honoru, ale lipa, że się nie nagrało. O, i są już z odświeżonym dzikiem. No. Ja tyram, wziąłem jedne tylko, rozumiesz? Jedne ze starym dzikiem, 2017 już były te spodenki, w końcu klasyk. I mam je na siłce i szczerze powiem, że piorę je raz na pół roku. Mm-hmm. Bo i tak są całe w magnezji uwalone i tak się spocę na treningu. Ja nawet wiem, gdzie one są. Magnezja przepala ten cały smród i brud i bakterie. No. One są ten, zawsze na tak jest. Wiosłowaniu. Zawsze tam, gdzie ja wiosłuję, leżą jego spodnie. Nie, moje spodnie są na poręczy pewnej firmy, z których nie korzystam. Na wiosłowaniu nie są.
To nie moje, serio. Moje... To jest fenomen, że one nie są sztywne. Słyszysz? Moje są, wow. Moje są na tym. Moje są serio, tam zawsze odwieszam. No dobra, zdążyłeś. Joanka, jaka to jest, jaki to jest kolor? Taki i taf czerwony. Kurczę, no co, nie ukrywam, że fajnie było mieć z nimi współpracę, bo już korzystam z tego od 15 lat, ale wiem, że chyba nie mam za ciepłego wizerunku, żeby to reklamować. Także pokazujemy to i tak, nie? Nie nagrałeś? Pytałem, czy pędzel dobrze ułożony. Paweł? Owca? No zobacz, chyba jest okej. Wyglądasz jak bobr. Dzięki. Ale ostatnio mi się skojarzyło to z jeżem. Masz jeża na głowie. No to taki jest jeż właśnie. Lubisz to, Paweł? Tak, bo mam zaczerwienioną cerę. Dobrze, że mało jest mnie w tym vlogu dzisiaj, to nie będzie tak widać. O nie, co za ten... Wytniemy. A to już o sekundę za dużo mnie jest. Krokiem, wiesz, takiego pimpa z lat 70. Dyskoteka normalnie tutaj jest. Ładnie wychodzisz na zdjęciach, Michał. Dziękuję. Masz umięśnioną klatkę i barki zwłaszcza. Dzięki, Paweł. Super to na t-shircie. Według mnie ty masz też mega proporcjonalną sylwetkę i uważam, że twój niższy wzrost jest tak naprawdę atutem, ponieważ świetnie wychodzisz na zdjęciach dzięki niemu. Dziękuję bardzo. Wiesz, Koryna, Michał super wyszedł. A w czym? Łapa opięta. No ja nie mogę się doczekać, jak pączek wyjdzie, bo no jest bardziej proporcjonalny, tak? No. Bardziej proporcjonalny? No tak, no jest, wiesz, jest niższy, ale dzięki temu ma lepsze proporcje. Pączek ma gumę, chyba bubę, a Saker ma co? Bar. Bo. Czekaj, to jest brytyjskie, to jest ba. Ba. Pomysł na film. W takim kwadracie zamykają nas na 7 dni i musimy słuchać muzyki z konsoli, z Pegasusa i potem mówimy o skutkach ubocznych. No, 7 dni. 7 dni. Nie dasz rady. Czaisz? Bez CS-a. O, nie wziąłeś tego pod uwagę. 24, no. A patrz, teraz takiego skilla, że rzucę ten, a złapię z tyłu. Magia. Super ci poszło. O nie, myślałam, owce, że jeszcze będziesz jadł z ręki. To już masz pleku. Ale jestem trochę po treningu spocony i z solą. Wiesz, o co chodzi? Nie były słodkie. No, ostatnio popcorn miałem właśnie. Dobra, już nie jest, bo chyba rozsypujesz dalej. Idziemy raz jeszcze. Tyś, jakbyś kurwa narzygał, to tak, wiesz. Już tak narzygał. Realizujemy pomysły kadry prowadzącej, także... Yes. Ale super się czujemy, naturalnie, w naszym naturalnym środowisku. Jest totalny burdel, tak jak zawsze u nas, takie obiania, no, śmierdzi, syf i tak dalej. No. A już możemy zdradzić, czym jest ten kwadrat. Ten kwadrat jest niczym innym, jak takim portalem do lat 90. Do lat naszego dzieciństwa, gdzie nie było problemów, były gry, były płatki, było podwórko. To znowu ja, ale tylko dlatego, żeby normalnie zakomunikować, co się dzieje. Tutaj mamy rozpierdol totalny. Teraz będziemy wchodzić po kolei do tego rozpierdolu i koncepcja jest taka, że będziemy robić jeszcze większy rozpierdol, czyli będziemy rzucać wszystkim, rozsypywać wszystko, mleko może nie, bo ciężko sprzątać. Będziemy psuć rzeczy, więc będzie grubo. Patrz. Tyle! Jest tuli. Aj, kurde! Dawaj bez rąk! Dobra, jest! Dawaj, to się nie powoła.
Bardzo dobry głos. 5 lat temu o tej godzinie kończyłem dzwonić do Australii i o 23 brałem autobus z Zawiszy, wracałem do domu i potem 9 i lecimy Nigerię od 9. No. W klatce neonowej i będzie miał brodę jak model Victoria's Secret. Nie wiem, czy mają męskich modeli. Szkołystym 2006. Starzy widzowie, co pamiętają początki naszego kanału. Patrzcie, co się stało. 7 lat. Co? Problem ze sceną twoją jest? No, wiesz jak się wyciąga taśmę, żeby jej nie porwać? Ja w dzieciństwie wsadzałem jakiś ołówek albo coś tutaj, albo marker i odkręcałem. No. Myślę, że jedną stronę urwi i druga może wylecieć. Urwi jedną stronę i wyciągnij z drugiej. Idzie? Nie idzie. Jest tak, że ja ją mogę wkręcić, ale nie mogę jej wyciągnąć. A jakby totalnie rozjebać ten plastikowy element i się dobrać do środka. W ogóle do środka trzeba, o tak trzeba. Napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście rzeczy z takich kaset, bo my oglądaliśmy. Mój ulubiony film na kasecie, Kosmiczny Mecz. A ja miałem taką bajkę Obrońcy Ziemi chyba. I była taka akcja, że... O, mamy. Wygraliśmy to w maśle. Jak się ileś tam maseł kupiło, to można było kasetę zamówić. I tata chciał raport mniejszości. Nie, raport Pelikana. A ja się popłakałem, żeby mi wziął Kosmiczny Mecz. Ale go jebałem 30 razy, obiecuję. Z 30 razy tą kasetę przejebałem, nie? Dymuj tam. Muszę do toalety, potrzymaj. Dobra, tak, jeszcze miała być jedna scena, ale chłopaki powiedzieli, że jest zbyt kontrowersyjna. Mamy świerszczyka, nie? Jak w latach, nie było internetu w latach 90. mieli świerszczyki i mężczyźni głównie. Gazety z gołymi dupami. Tak jest, no i na przykład, że nie wiem. O tutaj tak, nie? To jest świerszczyk, weź tam. Bo tamtym nagrywali. No. To jest świerszczyk. To. Tak, tak. No i to jest... I zdjęcie jak? Aha, takie. A niestety powiedzieli, że nie pasuje do koncepcji. Whatever. No ja będę nagrywał, to sprzątaj. Ty jesteś pełnosprawny. Gdyby YouTube był w latach 90., to byłby nasz vlog. Dzisiaj. Rozjebałem naszego vloga. Ty mordo, co ty włączyłeś? Uwierz mi, że ogarniesz, bo żebyś miał, tak wiesz, taki honorowy, to zależy ci. Patrzcie, się zbiera, tak? To śmieci. To zmiotę zaraz. Wiesz, postaram się, bo to będzie jedyna pamiątka tego typu w twoim życiu, nie? To robór popsu. A to sprzątasz do niego? Tak, wow. Za robura. Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. To były fajne 4 godziny, czy 5? Ja też dziękuję. Dziękuję też. Saker poświęcił się strasznie. Ma problem z dwójką i mógł tylko stać i trochę siedzieć. I sztywniutko 4 godziny wytrzymał. Tak było. Szacun. Moim zdaniem to była najlepsza nasza sesja. Najbardziej w ogóle koncepcja rozjebała tej kapsuły w czasie, nie? Że najbardziej pasująca też do nas, nie? I że my to pamiętamy wszystko. Pasuje do nas, no naprawdę musicie zobaczyć efekty. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, nie wiem, na jak początku to się tego pojawi. Filmu na pewno widzieli. A, no to właśnie ta całość będzie. Zdjęcia będą się pojawiać na naszych Instagramach i tak dalej, bo na pewno. I na WK Sklep Insta. Tak, bo tu nie widzieliście na pewno wszystkiego, co się działo, bo było więcej tego, co się działo. I co jeszcze?
No i co, no jutro dziennie treningowe, a pojutrze nogi. O kurde, nie, wiesz co jutro jest? To już taka szwartek. Ciekawostka poza nagrywkami. Powiedzmy to, powiedzmy. Jutro Koryna jedzie na urlop do rodziny na kilka dni, a... Kaja do poniedziałku jedzie niestety do koleżanki do Słupska. Jak wy sobie z tym poradzicie, panowie? Niestety. Musicie się wspierać chyba. Musicie być w jednej drużynie. Kurde, wiesz. Żeby to przetrwać. O, to jest tak. Wesprzemy się. Tylko pytanie, czy CT, czy tego? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, który fotel wybrać. Nie wiem, który fotel wybrać w gaming roomie, nie? Zagramy, jak się mówi... Czy bardziej przy ścianie? No nie. Tak przytulnie, no. Bo ja jestem na środku, zazwyczaj mam całą siądę przy ścianie. I tak jak niektórzy zapijają smutki, to my zagramy smutki. Oj, niestety, tak. Że naszych dziewczyn kilka dni nie będzie. No i będziemy musieli grać prawdopodobnie po 20 godzin dziennie, bo nie będziemy mogli spać. To czyjaż kanapa jest, Robert? Zapierdana fest. No tak, no... Możemy ją zabrać ze sobą równie dobrze teraz. Lecimy, sprawdźmy, czy bycie pro w CS-ie to mit, tak? No tak. Na pewno ten wyjazd dziewczyn nam w tym pomoże. No i powbijamy parę rank i myślę, że jakoś przetrwamy. I zapraszamy na kanał Warszawski Podłoga Cox na Twitchu, bo już możliwe, że zaczęliśmy regularnie tam streamować, tak. Że Damian ogarnął już aspekty techniczne streama. Tak. Siemanko. Było? Było to jeszcze? To owca. To dupa owca. No, o kurwa, kolejny jasny. Dobra, zaraz kurwa gazu.